Katarzyna zawsze była pedantką. Dom był dla niej oazą spokoju i harmonii, miejscem, gdzie każdy przedmiot miał swoje miejsce, a każda powierzchnia lśniła czystością. Jej mąż, Marek, miał jednak zupełnie inne podejście do porządku. Wychował się w rodzinie, która nie przywiązywała większej wagi do sprzątania. Właśnie to stało się zarzewiem wielu konfliktów między Katarzyną a rodziną Marka. Początki były trudne, ale Katarzyna próbowała dostosować się do nowej sytuacji. Każde spotkanie rodzinne stawało się jednak wyzwaniem. Za każdym razem, gdy teściowie, szwagier czy kuzyni Marka odwiedzali ich dom, zostawiali za sobą bałagan. Rozrzucone ubrania, puste butelki po alkoholu i niedopałki papierosów były na porządku dziennym. Jedno z pierwszych spotkań z rodziną Marka Katarzyna pamiętała wyjątkowo dobrze. Był to wieczór wigilijny, który Katarzyna planowała z wielką starannością. Ubrała choinkę, przygotowała tradycyjne potrawy i zadbała o każdy detal, aby stworzyć przytulną, świąteczną atmosferę. Kiedy goście przyszli, wszystko wydawało się iść zgodnie z planem. Jednak z każdą godziną chaos narastał. Kasiu, masz może korkociąg? Bo nie mogę znaleźć swojego, zapytał Piotr, szwagier Marka, który od zawsze miał tendencję do gubienia swoich rzeczy. Oczywiście jest w szufladzie po lewej stronie kuchenki, odpowiedziała Katarzyna, starając się ukryć irytację. Kilka minut później usłyszała dźwięk tłuczonego szkła. Wbiegła do salonu i zobaczyła swoją ulubioną kryształową misę w kawałkach na podłodze. Co się stało? Zapytała, starając się zachować spokój. Przepraszam, Kasiu. Próbowałem ustawić kieliszki i jakoś tak się stało, odpowiedział Janek, kuzyn Marka, patrząc na nią z przepraszającym wyrazem twarzy. Katarzyna wzięła głęboki oddech i zaczęła zbierać kawałki szkła, starając się nie myśleć o kosztach nowej misy. Po zakończonej kolacji, gdy wszyscy przenieśli się do salonu, Katarzyna zauważyła, że na obrusie są plamy z wina. Marek, zobacz, co oni zrobili, powiedziała, wskazując na plamy. Nie przesadzaj, Kasia. To tylko plamy, wszystko da się wyprać, odpowiedział Marek, wzruszając ramionami. Katarzyna zaciskała zęby, starając się nie wybuchnąć. Wiedziała, że każde słowo wypowiedziane w gniewie mogło doprowadzić do kłótni, której wolała unikać. Zamiast tego zdecydowała się pozbierać talerze i udać się do kuchni, aby zająć się zmywaniem naczyń. W tym czasie Marek i jego rodzina kontynuowali zabawę, nie zwracając uwagi na jej nieobecność. Zbliżały się urodziny Marka i z tej okazji zaprosił całą swoją rodzinę na weekend. Katarzyna już od kilku dni miała złe przeczucia. Próbowała przygotować dom na przyjęcie gości, ale wiedziała, że po ich wyjeździe będzie musiała posprzątać wszystko od nowa. Marek, musimy ich zapraszać na cały weekend, spytała, próbując ukryć swoje niezadowolenie. Oczywiście. To moja rodzina, Kasia. Chcę spędzić z nimi czas, odpowiedział Marek, nie zauważając napięcia w jej głosie. Katarzyna westchnęła, ale postanowiła nie drążyć tematu. Chciała, aby urodziny Marka były udane, mimo jej obaw. Cały dzień spędziła na przygotowaniach, sprzątaniu, gotowaniu i dekorowaniu domu. Chciała, aby wszystko było idealne, chociaż wiedziała, że prawdopodobnie nie uda się utrzymać porządku przez cały weekend. Goście przyjechali w piątkowy wieczór. Już od progu wnosili hałas i chaos. Katarzyna starała się zachować spokój, ale widząc, jak jej pedantycznie utrzymany salon zamienia się w miejsce pełne rozgardiaszu, czuła narastającą frustrację. Cześć, Kasiu. Dobrze cię widzieć, zawołała teściowa, ściskając ją mocno. Cześć, mamo. Cieszę się, że przyszliście, odpowiedziała Katarzyna, próbując ukryć swoje zmartwienia. Po kolacji, podczas której wszyscy rozmawiali i śmiali się, Katarzyna zaczęła zbierać naczynia. Zostaw to, Kasiu. Zajmij się tym jutro, powiedziała teściowa, zauważając, że Katarzyna znowu zaczyna sprzątać. Nie, naprawdę. Wolę to zrobić teraz, żeby jutro było mniej do zrobienia, odpowiedziała Katarzyna, starając się nie patrzeć na stertę brudnych naczyń. Gdy goście zaczęli się rozchodzić po pokojach, Katarzyna zauważyła, że w salonie zostawili po sobie bałagan. Puste butelki po piwie, talerze z resztkami jedzenia i porozrzucane poduszki. Marek, zobacz, co się tu dzieje. Nie mogę tak żyć, powiedziała do męża, który właśnie wchodził do salonu. Kasia, to tylko na kilka dni. Zrelaksuj się. To moja rodzina, chcę,
żeby czuli się tutaj swobodnie, odpowiedział Marek, obejmując ją. Katarzyna westchnęła ciężko, ale postanowiła spróbować zignorować bałagan. Wiedziała, że to będzie trudne, ale nie chciała psuć urodzin Marka. Jednak z każdą godziną czuła, że jej wytrzymałość jest na wyczerpaniu. Noc zbliżała się wielkimi krokami, a Katarzyna wiedziała, że to dopiero początek. Rodzina Marka rozgościła się na dobre, nie zwracając uwagi na prośby Katarzyny o zachowanie porządku. Podczas gdy Marek i jego krewni świętowali w najlepsze, Katarzyna starała się zająć czymś, co pozwoliłoby jej oderwać myśli od bałaganu. Wzięła się za sprzątanie kuchni, ale każde spojrzenie na salon przypominało jej o chaosie, jaki panował w domu. Kasia, chodź do nas. Zostaw to sprzątanie, mamy przecież imprezę, zawołał Marek, machając do niej z salonu. Za chwilę, odpowiedziała Katarzyna, starając się, aby jej głos nie zdradzał irytacji. Wiedziała, że to nie koniec. Że noc przyniesie jeszcze więcej bałaganu, a poranek oznaczać będzie godziny sprzątania. W końcu dołączyła do reszty gości, próbując uczestniczyć w rozmowach, ale jej myśli ciągle wracały do bałaganu, który musiała posprzątać. Nie martw się, Kasiu. Wszystko będzie dobrze, powiedziała jej teściowa, widząc jej zmartwienie. Chciałabym, żeby było tak łatwo, odpowiedziała Katarzyna, uśmiechając się słabo. Gdy wszyscy zaczęli rozchodzić się do swoich pokoi, Katarzyna usiadła na kanapie, próbując zrelaksować się choć na chwilę. Wtedy Marek przysiadł się do niej. Coś nie tak, kochanie, zapytał, obejmując ją ramieniem. Marek, nie mogę dłużej tego znosić. Ten bałagan, brak szacunku do naszego domu. Czuję, że tracę kontrolę nad wszystkim, odpowiedziała Katarzyna, pozwalając sobie na łzy. To tylko rodzina, Kasia. Zrelaksuj się. Oni nie robią tego złośliwie, odpowiedział Marek, próbując ją uspokoić. Katarzyna westchnęła ciężko, czując, że rozmowa z Markiem niczego nie zmieni. Wiedziała, że czeka ją jeszcze wiele takich wieczorów, jeśli coś się nie zmieni. I chociaż kochała Marka, zaczynała wątpić, czy ich małżeństwo przetrwa to wszystko. Gdy Katarzyna obudziła się następnego ranka, dom wyglądał jak po przejściu huraganu. Porozrzucane butelki, resztki jedzenia, a nawet rozlane napoje. Spojrzała na to z przerażeniem i postanowiła zacząć sprzątanie, zanim goście się obudzą. Krok po kroku zbierała puste butelki, wyrzucała śmieci i zmywała naczynia, starając się przywrócić dom do porządku. W międzyczasie Marek obudził się i wszedł do kuchni, przecierając oczy. Widząc żonę znowu sprzątającą, westchnął z irytacją. Znowu sprzątasz? Przecież mówiłem ci, żebyś to zostawiła na później, powiedział, siadając przy stole. Nie mogę tego znieść, Marek. To nie jest normalne, odpowiedziała Katarzyna, starając się opanować drżenie głosu. Kasia, przesadzasz. To tylko kilka dni bałaganu. Oni są tu, żeby się bawić, a ty powinnaś się zrelaksować, Marek próbował jej przemówić do rozsądku. Nie mogę zrelaksować się w takim bałaganie. Próbowałam, naprawdę próbowałam, ale to mnie przerasta, Katarzyna powiedziała, patrząc na niego z desperacją. Marek wzruszył ramionami i wrócił do salonu, gdzie pozostali goście zaczynali się budzić. Katarzyna wiedziała, że nie wytrzyma tego dłużej. Była u kresu wytrzymałości. Zaczęła zbierać śmieci z salonu, starając się nie myśleć o tym, jak bardzo czuje się zignorowana. Kasia, gdzie jest kawa? Zawołała teściowa z kuchni. Już robię, odpowiedziała Katarzyna, nalewając wody do ekspresu. Chciała być miła, ale czuła, że jej cierpliwość jest na wyczerpaniu. Może byśmy zjedli coś na śniadanie? Jestem głodna, dodała teściowa, siadając przy stole. Oczywiście, zaraz coś przygotuję, powiedziała Katarzyna, choć w środku kipiała ze złości. Czuła, że cała odpowiedzialność za dom spada na jej barki, a Marek nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo ją to obciąża. Katarzyna wiedziała, że musi coś zmienić. Nie mogła dłużej znosić braku szacunku do jej domu i jej pracy. Postanowiła porozmawiać z Markiem na poważnie. Gdy goście wyszli na spacer, Katarzyna usiadła z Markiem w kuchni. Marek, musimy porozmawiać, zaczęła, gdy zostali sami w kuchni. Nie mogę dłużej znosić tego bałaganu. Twoja rodzina musi zacząć szanować nasz dom. Przesadzasz, Kasia, odpowiedział Marek znużonym głosem. To tylko na kilka dni. Mogłabyś być bardziej wyrozumiała.
Nie, Marek. To nie jest kwestia wyrozumiałości. To kwestia szacunku. Oni nie mogą przychodzić tutaj i traktować naszego domu jak wysypiska śmieci, Katarzyna odpowiedziała z determinacją. Może to ty powinnaś nauczyć się bardziej luzować. To przecież rodzina. Rodzina jest najważniejsza, Marek odparł, patrząc na nią z irytacją. Rodzina powinna szanować nasz dom i nasze zasady. Nie proszę o wiele, tylko o odrobinę szacunku, Katarzyna odpowiedziała, czując, że łzy napływają jej do oczu. Kasia, naprawdę nie rozumiem, o co ci chodzi. Oni są tu, żeby się bawić, a ty tylko narzekasz. Może to ty masz problem, nie oni, Marek odpowiedział, wstając od stołu. Katarzyna patrzyła, jak jej mąż wychodzi z kuchni, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo ją zranił. Wiedziała, że coś musi się zmienić, ale nie wiedziała jeszcze, jak to zrobić. Czuła, że stoi przed trudnym wyborem, walczyć o swoje zasady czy pozwolić, aby dom stał się miejscem, w którym czuje się nieswojo. Kolejna impreza z rodziną Marka była dla Katarzyny przełomowym momentem. Tym razem postanowiła, że nie będzie sprzątać podczas wizyty gości. Chciała, żeby Marek sam zobaczył, jak wygląda ich dom po wizycie jego krewnych. Wieczór przebiegał jak zwykle, głośne rozmowy, śmiechy i brak troski o porządek. Katarzyna obserwowała wszystko z boku, starając się nie reagować na rosnący bałagan. Kasiu, co się stało? Dlaczego nie bawisz się z nami? Zapytała teściowa, podchodząc do niej z kieliszkiem wina. Jestem zmęczona, mamo. Po prostu chcę odpocząć, odpowiedziała Katarzyna, próbując ukryć swoje zmartwienie. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Marek mówił, że jesteś trochę spięta, może powinnaś się trochę zrelaksować, powiedziała teściowa, klepiąc ją po ramieniu. Tak, może masz rację, odpowiedziała Katarzyna, choć w środku kipiała ze złości. Wieczór ciągnął się w nieskończoność, a Katarzyna czuła, że jest na skraju wytrzymałości. W końcu postanowiła pójść do swojego pokoju i spróbować zasnąć, licząc na to, że kolejny dzień przyniesie ulgę. Jednak nie mogła zasnąć, słysząc hałasy dobiegające z salonu. Gdy zobaczyła, jak szwagier Marka, Piotr, gasi papierosa o jej ulubione zasłony, coś w niej pękło. Nie mogła już dłużej tego znieść. Wybuchła z pokoju, pełna gniewu. Dość, krzyknęła, wchodząc do salonu. Wszyscy spojrzeli na nią z zaskoczeniem. To jest mój dom i nie pozwolę, żebyście go niszczyli. Kasia, uspokój się, próbował interweniować Marek, ale Katarzyna była nie do powstrzymania. Nie, Marek. Mam tego dość. Wasza rodzina nie szanuje mnie ani naszego domu. Albo coś się zmieni, albo ja odchodzę. Goście spojrzeli na siebie niepewnie, nie wiedząc, co zrobić. Katarzyna wzięła głęboki oddech i wskazała drzwi. Proszę, wyjdźcie. Teraz, powiedziała stanowczo. Teściowa próbowała jeszcze interweniować, ale Katarzyna była nieugięta. Czuła, że to jest moment, w którym musi postawić granicę. Kasiu, może przesadzasz. To tylko impreza, a Piotr przecież nie zrobił tego specjalnie, próbowała przekonywać teściowa. Nie obchodzi mnie to. To jest mój dom i mam prawo do szacunku. Proszę, wyjdźcie, powtórzyła Katarzyna, trzymając się swojej decyzji. Kiedy rodzina Marka opuściła dom, Katarzyna usiadła na kanapie, czując jak opuszcza ją adrenalina. Marek stał w milczeniu, nie mogąc uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Cisza między nimi była gęsta i napięta, wypełniona niewypowiedzianymi słowami i emocjami. Co ty narobiłaś, Kasia? To przecież moja rodzina, zawołał w końcu Marek, patrząc na nią z niedowierzaniem. Twoja rodzina, która nie szanuje mnie ani mojego domu, odpowiedziała Katarzyna, starając się utrzymać spokój. Nie mogę dłużej tego znieść, Marek. Kasia, przesadzasz. To tylko jedna noc, kilka dni bałaganu. Dlaczego nie możesz po prostu zrelaksować się i cieszyć z ich towarzystwa? Marek mówił, gestykulując gwałtownie, jakby chciał w ten sposób wyrazić swoje niezrozumienie. To nie jest tylko jedna noc. To każda wizyta, każde spotkanie. Oni nie szanują mnie ani mojego wysiłku. Czy kiedykolwiek zastanowiłeś się, jak się czuję, widząc, jak niszczą to, co buduję? Katarzyna odpowiedziała, czując, że łzy napływają jej do oczu. Marek westchnął ciężko, przeczuwając, że ta rozmowa nie skończy się dobrze. Może to ty powinnaś nauczyć się bardziej luzować.
Rodzina jest najważniejsza, a ty traktujesz ich jak intruzów, powiedział, próbując przemówić do rozsądku Katarzyny. Nie, Marek. Rodzina powinna szanować nasz dom i nasze zasady. Nie proszę o wiele, tylko o odrobinę szacunku, Katarzyna odpowiedziała, czując, że jej głos zaczyna drżeć. Kasia, naprawdę nie rozumiem, o co ci chodzi. Oni są tu, żeby się bawić, a ty tylko narzekasz. Może to ty masz problem, nie oni, Marek powiedział, a jego słowa uderzyły Katarzynę jak cios. Katarzyna patrzyła, jak jej mąż wychodzi z pokoju, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo ją zranił. Wiedziała, że coś musi się zmienić, ale nie wiedziała jeszcze, jak to zrobić. Czuła, że stoi przed trudnym wyborem, walczyć o swoje zasady czy pozwolić, aby dom stał się miejscem, w którym czuje się nieswojo. Od tamtej chwili kłótnie między Katarzyną a Markiem stawały się coraz częstsze. Marek nie mógł zrozumieć, dlaczego jego żona tak bardzo nie lubi jego rodziny, a Katarzyna nie potrafiła już dłużej ukrywać swojego gniewu. Każda rozmowa kończyła się w ten sam sposób, wzajemnymi oskarżeniami i brakiem porozumienia. To nie ja jestem problemem, Marek, mówiła Katarzyna, patrząc na męża ze łzami w oczach. To twoja rodzina, która nie szanuje mojego domu i mojego wysiłku. Może to ty masz problem, Kasia. Może powinnaś nauczyć się bardziej luzować, odpowiadał Marek, próbując zachować spokój, choć jego ton zdradzał narastającą frustrację. Katarzyna czuła, że ich małżeństwo stoi na krawędzi. Nie mogła dłużej żyć w takim napięciu. Postanowiła, że musi podjąć ostateczną decyzję. Pewnego wieczoru, gdy Marek wrócił późno z pracy, Katarzyna czekała na niego w kuchni. Siedziała przy stole, otoczona dokumentami i notatkami, które świadczyły o jej przemyśleniach na temat przyszłości. Marek, musimy porozmawiać, zaczęła spokojnie, gdy tylko wszedł do kuchni. Co się stało tym razem, Kasia? Marek zapytał znużonym głosem, siadając naprzeciwko niej. Marek, nie mogę dłużej żyć w takim napięciu. Twoja rodzina, bałagan, brak szacunku. To wszystko mnie przerasta. Potrzebuję spokoju, powiedziała, starając się utrzymać spokój, choć w środku czuła się jak wulkan przed erupcją. Co ty sugerujesz, Kasia? Chcesz rozwodu? Marek zapytał, a jego głos zdradzał zarówno zaskoczenie, jak i złość. Nie chcę rozwodu, Marek. Chcę zmiany. Chcę, żebyś zrozumiał, jak bardzo mnie to wszystko rani. Jeśli nic się nie zmieni, to tak, będziemy musieli się rozstać, odpowiedziała Katarzyna, patrząc na niego poważnie. Naprawdę chcesz zakończyć nasze małżeństwo z powodu bałaganu? Marek zapytał, patrząc na nią z niedowierzaniem. To nie tylko bałagan, Marek. To brak szacunku i wsparcia, odpowiedziała Katarzyna. Nie mogę dłużej tego znieść. Po tej rozmowie sytuacja między Katarzyną a Markiem tylko się pogorszyła. Marek, zamiast zrozumieć problemy żony, zaczął ją unikać i spędzał coraz więcej czasu poza domem. Katarzyna czuła się coraz bardziej samotna i niezrozumiana. Każda ich rozmowa kończyła się kłótnią, a atmosfera w domu stawała się coraz bardziej napięta. Dlaczego nigdy mnie nie wspierasz? Katarzyna zapytała pewnego wieczoru, gdy Marek wrócił późno do domu. Wspieram cię, Kasia. Ale nie mogę zaakceptować twojego zachowania wobec mojej rodziny, Marek odpowiedział, patrząc na nią z chłodem. To nie ja jestem problemem. Twoja rodzina nie szanuje mnie ani naszego domu. Dlaczego tego nie rozumiesz? Katarzyna zapytała, czując, że jej głos zaczyna drżeć. Może to ty masz problem z akceptacją. Może powinnaś nauczyć się żyć z tym, że ludzie są różni, Marek odpowiedział, wzruszając ramionami. To nie jest kwestia różnic. To kwestia szacunku. Czy naprawdę tego nie widzisz? Katarzyna zapytała, czując, że łzy napływają jej do oczu. Widzę, że przesadzasz, Kasia. Może powinnaś porozmawiać z kimś o swoich problemach, Marek odpowiedział, patrząc na nią z wyraźnym znużeniem. Katarzyna czuła, że ich małżeństwo jest na skraju rozpadu. Wiedziała, że jeśli nic się nie zmieni, będzie musiała podjąć drastyczne kroki. Czuła się samotna i niezrozumiana, a każda kolejna kłótnia tylko pogłębiała jej poczucie beznadziei. Katarzyna wiedziała, że ich małżeństwo stoi na krawędzi. Nie mogła dłużej żyć w takim napięciu. Codzienne kłótnie i brak wsparcia ze strony Marka sprawiały, że czuła się coraz bardziej zagubiona i przygnębiona.
Ostateczna decyzja dojrzewała w jej umyśle przez wiele dni, aż w końcu pewnego wieczoru, gdy Marek wrócił do domu późno, wiedziała, że musi to zrobić. Marek wszedł do kuchni, gdzie Katarzyna siedziała przy stole z kubkiem herbaty. Jej twarz była blada, a oczy zdradzały zmęczenie. Marek zauważył, że coś jest nie tak. Kasia, co się dzieje? Dlaczego tak tu siedzisz? Zapytał, siadając naprzeciwko niej. Marek, musimy porozmawiać, zaczęła Katarzyna, starając się utrzymać spokój. Nie mogę dłużej żyć w takim napięciu. Twoja rodzina, bałagan, brak szacunku. To wszystko mnie przerasta. Potrzebuję spokoju. Marek patrzył na nią przez chwilę w milczeniu, a potem westchnął ciężko. Co ty sugerujesz, Kasia? Chcesz rozwodu? Zapytał, a jego głos zdradzał zarówno zaskoczenie, jak i złość. Nie chcę rozwodu, Marek. Chcę zmiany. Chcę, żebyś zrozumiał, jak bardzo mnie to wszystko rani. Jeśli nic się nie zmieni, to tak, będziemy musieli się rozstać, odpowiedziała Katarzyna, patrząc na niego poważnie. Marek milczał przez chwilę, próbując zrozumieć, co właśnie usłyszał. W końcu pokręcił głową, jakby nie mógł uwierzyć w jej słowa. Naprawdę chcesz zakończyć nasze małżeństwo z powodu bałaganu? Zapytał, patrząc na nią z niedowierzaniem. To nie tylko bałagan, Marek. To brak szacunku i wsparcia, odpowiedziała Katarzyna. Nie mogę dłużej tego znieść. Marek wstał i zaczął chodzić po kuchni, próbując zebrać myśli. Katarzyna obserwowała go w milczeniu, wiedząc, że ich rozmowa zmierza ku końcowi. Kasia, naprawdę nie rozumiem, o co ci chodzi. Oni są tu, żeby się bawić, a ty tylko narzekasz. Może to ty masz problem, nie oni, powiedział w końcu, patrząc na nią z frustracją. Nie rozumiesz, bo nigdy nie próbowałeś zrozumieć, odpowiedziała Katarzyna, czując, że łzy napływają jej do oczu. Musimy się rozstać, Marek. To jedyne wyjście. Marek stał w milczeniu, patrząc na nią z niedowierzaniem. Katarzyna wstała, podeszła do niego i położyła mu rękę na ramieniu. Przepraszam, Marek. Ale muszę to zrobić dla siebie, powiedziała cicho, a potem odwróciła się i wyszła z kuchni, zostawiając Marka samego. Katarzyna wiedziała, że rozstanie z Markiem będzie trudne, ale czuła, że to jedyna słuszna decyzja. Potrzebowała spokoju i harmonii w swoim życiu, a Marek i jego rodzina nie mogli jej tego zapewnić. Przeprowadzka do nowego mieszkania była dla Katarzyny początkiem nowego rozdziału. Postanowiła skupić się na sobie i na swoim życiu, odbudowując swoją wewnętrzną harmonię. Nowe mieszkanie było mniejsze, ale przytulne. Katarzyna poświęciła wiele czasu na jego urządzanie, dbając o każdy detal. Chciała, aby to miejsce było jej oazą, miejscem, gdzie czułaby się bezpieczna i spokojna. To naprawdę koniec, pomyślała Katarzyna, patrząc na swoje nowe mieszkanie. Teraz mogę zacząć od nowa. Pierwsze dni po przeprowadzce były trudne. Katarzyna czuła się samotna, brakowało jej towarzystwa Marka, mimo że ich ostatnie miesiące były pełne napięcia. Wiedziała jednak, że to był krok, który musiała podjąć. Skupiła się na swojej pracy, zaczęła chodzić na zajęcia jogi i spotykać się z przyjaciółmi. Pewnego wieczoru, siedząc na balkonie z filiżanką herbaty, Katarzyna poczuła, że zaczyna odnajdywać spokój. To jest to, czego potrzebowałam, pomyślała. Czas dla siebie, przestrzeń, gdzie mogę być sobą, kropka. Z dnia na dzień czuła się coraz lepiej. Odkrywała nowe hobby, takie jak malowanie i gotowanie, które przynosiły jej radość i satysfakcję. Zaczęła również chodzić na terapię, gdzie mogła porozmawiać o swoich emocjach i znaleźć wsparcie. To był trudny okres, ale teraz mogę zacząć od nowa, powiedziała Katarzyna podczas jednej z sesji terapeutycznych. Czuję, że wracam do siebie, kropka. Katarzyna często wracała myślami do swojego małżeństwa z Markiem. Wiedziała, że podjęła trudną, ale właściwą decyzję. Dzięki temu mogła odzyskać spokój i równowagę w swoim życiu. Czuła, że to był czas, aby spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Nie żałuję, mówiła do siebie, patrząc na nowy, czysty i uporządkowany dom. Zasługuję na szacunek i spokój. Teraz, gdy miała swoje własne miejsce, mogła skupić się na tym, co naprawdę dla niej ważne. Czuła, że to dopiero początek nowego, lepszego rozdziału w jej życiu. Postanowiła zająć się wolontariatem, pomagając innym ludziom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych.
Podczas jednej z wizyt w schronisku dla bezdomnych spotkała Anię, młodą kobietę, która straciła wszystko w wyniku rozwodu. Katarzyna poczuła, że musi jej pomóc. Cześć, jestem Katarzyna. Jeśli potrzebujesz pomocy lub wsparcia, jestem tu dla ciebie, powiedziała, podchodząc do Ani. Dziękuję, Katarzyno. To dla mnie wiele znaczy, odpowiedziała Ania, patrząc na nią z wdzięcznością. Katarzyna czuła, że jej doświadczenia mogą być dla kogoś innego źródłem wsparcia i nadziei. Wiedziała, że każdy krok, który podjęła w swoim życiu, miał głębszy sens. Z czasem zaczęła nawiązywać nowe przyjaźnie i relacje, które dawały jej radość i poczucie przynależności. Czuła, że jest na dobrej drodze i że przyszłość niesie ze sobą wiele możliwości. To był trudny okres, ale teraz jestem silniejsza, mówiła Katarzyna do swoich przyjaciół podczas jednego z wieczornych spotkań. Jestem gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Katarzyna patrzyła na swoje życie z nową perspektywą. Wiedziała, że ma prawo do szczęścia i spokoju. Przeszłość nauczyła ją, że warto walczyć o siebie i swoje wartości. Teraz czekała na nowe wyzwania i możliwości, które życie miało jej do zaoferowania. Jestem gotowa, pomyślała, patrząc na zachód słońca. Gotowa na nowy początek, na nowe życie.